Cześć, ja jestem Karla, to są Simsy i dzisiaj ze mną jest Kami. Hej! I mamy zebusie jak zwykle i na dzisiaj zaplanowałyśmy, że zrobimy urodziny całej czwórce. Tak? Także nie czekamy do 18. Także pierwszy był pan Zenobiusz, także zaraz go tutaj Zebcia weźmie i przyniesie. A i ogólnie to musimy wam powiedzieć bardzo ważną rzecz, że my tego save'a dajemy nikomu, bo już były propozycje, żebyśmy dały tego save'a. My dzieliłyśmy go między sobą, ale teraz tylko nagrywamy na moim kanale, nagrywamy to razem, także już ten save nie jest do wymiany. I druga sprawa, gramy z modami, ponieważ nie grałyśmy bez modów, bo właśnie go między sobą wymieniałyśmy, a nie miałyśmy tych samych, także no takie kwestie. Czekaj, który to był tort Zenobiusza? Ten kolorowy niebieski. Chyba, nie? Nie, niebieski to był tej. No tak, bo miałem przecież ułomne dzieci. Tak, bo ogólnie jak widzicie, tutaj są powstały już pokoje, bo my już tym dzieciom od dnia narodzin zaplanowałyśmy to, jakie one będą. Tak, no. Jakie będą miały charaktery i zachowania. Tak, ten biały to jest Zenobiusza, to jest różowy, czyj był? Grzywny? Ej, miałaś zapisać. Trudy. Miałaś to zapisać? Zapisałam. Gertruda ma różowy pokój. Dobra. Pomarańczowy pokój jest do Gizeldy. Tak, Gizela, Gazela. Natomiast niebieski pokój jest do Grety. Pseudonim Kreta. Także te dzieci mają... Mamy w domu Kreta, Gazelę. Zenobiusza i Gertrudę. I Gila jeszcze mamy. Tak. Smoła i węgiel. No właśnie, to też. Dobra, czyli ty wprowadzasz Zenobiusza. Chodź, chodź, chodź. W ogóle musimy ją tutaj na randkę chyba wysłać z tym, z Gilem, bo patrz jaki ma wskaźnik w ogóle słaby. Także no. Ty chodź no tu, chodź tam, na dół. A, i właśnie, zmieniłyśmy tej, czekaj, gildzie pracę, ponieważ tam osiągnęła sobie już szczyt, to nie wiem, czy to było na odcinku, to nie czy był poza... szczyt, wiesz? Był szczyt. Osiągam szczyt kariery polityka. No. Tak. Serio? Tak, no pokazuję we wspomnieniach. Hello. Widzę. I zmieniłyśmy... Czekaj, może zdjęcie. Może zdjęcie. O, jaki piękny, z rozdartą tą. Paszczo. Paszczo. Dobra, tak może być chyba, nie? Tak ten. O, Zebcia też, to wiadomo Pokémon tu mam. Także czas start. No. No długo będziesz go tak bujać? Bo one ogólnie, te dzieci już dzisiaj mają te urodziny, tylko że my robimy przed 18, bo ich jest tyle, że nam by to zeszło się do wieczora, także... Dzisiaj już jest 7, a zaczęliśmy Wow, jaki piękny. Jak ładnie ubrany, bo to od razu. Tort. On ma być rudy, pamiętaj. O właśnie, dobrze, że mówisz. Kto był następny? Następny była Gizela, pseudo Gazela, także to jest jeszcze twoje dziecko. Po co ja tam klikam? Gazela ma być pomarańczowa. Dobra. Proszę bardzo. A ty możesz tutaj coś z tym dzieckiem zrobić, jak chcesz. Nie tak się ubrałeś, nie pod kolor. Ej, ale on w ogóle jest taki całkiem chyba ładny chłopczyk, nie? Taki będzie... No. On zamknął oczka. Ładne nam dzieci wyszły w sumie. No. Teraz z tymi modami to już w ogóle będą ładne dzieci. O, ale weź obczaj te uszy. Weź no obczaj te uszy. Patrz na to ucho. O co chodzi? Co jest? Mówiłam, że jakieś ułomne dziecko. Po kim on ma takie uszy? Dobra, weź to zostaw go. Ty niesiesz to dziecko, tak? Ty możesz jako pani domu posprzątać ten tort. Bo mamy cztery, także... Trzeba było zrobić imprezę i zaprosić ludzi. Nie, potem zrobimy imprezę. O, proszę, proszę, ten młody dłubie sobie tam w nosie już. Ale to do niego nie pasuje. Dłuba nie w nosie, no. To no ale to wszystkie dzieci tak robią. No wiem. To może tym razem zrobimy jej zdjęcie, jak tu z tą strąbką stoi i dmucha. Już, już idziemy do dzieci, już więcej zdjęć nie robimy, także już. Mhm.
Już teraz podziwiajcie. 100 lat! No, kto był następny? Gertruda. Gertruda to ta różowa. A to ma znaczenie, tak, kolejność? Tak, bo ja tak muszę zrobić. Żeby one były po kolei, nie? Zostaw tort. Posprzątaj. O, tej się wylozowały... A czemu on jest tutaj przed... No tak, nie, no dobrze, tak, bo on jest młodszy od niej. Nie, starszy, nie, starszy, bo on jako pierwszy dorastał. Dlaczego on jest na dole? Hello. Ja nie wiem. W ogóle ją to by trzeba odsadzić. Jaką ona ma twarz? Jaką? Ty weź zobacz. Czekaj. No teraz wsadziła łapę. Ale patrz, jakie oczy ma po zepci, nie? Po zepci? Po zepci ma takie te skośne te oczy, takie skośne. Takie. Skośne, trochę... bo kolor, myślałam, że chodzi o kolor. Kolor. O, ile ma zębów! A jak otwiera buzię, to nie, to ma tylko dwa. Nie, zaraz będzie trzeba wysadzić te dzieci, także wiesz co? Proponuję od razu w powietrzu. Dawaj jakiegoś creepera. Także zepcia tam pójdzie na górze wysadać te dzieci. A my tutaj z Gilem zrobimy urodziny reszcie. No dawaj, no dorastaj tym dzieckiem. Hop! Wow. Posprzątaj dzieci. Ja łysę. Ogólnie metamorfoz dzieci, jak również i naszych głównych bohaterek dokonamy po odcinku, znaczy po nagraniu po prostu, bo teraz nie chcemy tracić na to czasu. Także zostało nam jedno dziecko, nasza Greta. Cały tort wsadziła do zmywarki. No normalna ona jest. Potem myślę, że się psuje. Ale ten ostatni zostawimy już. A tutaj chyba zrobimy ten pokój dla kotów taki, nie? Tak no, mi się wydaje. Bo dzieciaki przenosimy na dół, żeby każde miało swój pokój, ale swoją strefę. Ale koty nie mają już pokój? Mają, a ta się w ogóle zrobiła kupcie. No nie, muszę ją przewinąć, przepraszam. Nie zdążyła jej odsadzić po prostu. No i proszę bardzo, jest 10, zaczęłyśmy o 6, nie? No. 4 godziny. 4 godziny, no. A tamto kolejne jedno, jakieś tam krzyczy. Wow. Wszystkie czorne. No. Dobra. Dlatego będzie jeden rodzinek. Także ty musisz tutaj zostawić tort i tutaj w ogóle zmienić pieluchę. Jej też musisz zmienić pieluchę. Ty sobie możesz tutaj wziąć talerz i zjeść. Zmienić. Ile ty jej tych talerzy dałaś? No ze 3. Bo to mało... Pariowałaś? No nie, bo to mało syte jest takie bardzo te torty. No tak! Pierwsze słyszę. No w Simsach to niestety tak jest. Także weź jej, zmień pieluszkę. Jest pan pokojarz, to ten. Pokojarz. No dobra, nie wiem jak to odmienić. Te stoliki ja możemy sprzedać. Jeden możemy w sumie zostawić, niech sobie gdzieś tu stoi. Nie wiem. Jezu, nie ma teraz tu miejsca nigdzie. Niech sobie gdzieś stoi. No tu sobie stoi, bo to jest pojedyncze, a wszędzie było na podwójnie, także no niech sobie tam stoi. Te dzieci i tak by mimo wszystko trzeba było umyć, z wyjątkiem... No dobra. No, w ogóle nie ma wyjątków. Czekaj. Pokaż, jak się najadła. Zaraz ci pokażę, tylko chciałam tutaj jeszcze te dzieci zobaczyć. To jest Gertruda. Boskie. Też ma takie uszy, kurde, ale oczy... Ale jakie ma wielkie oczy. No, oczy ma już nie wiem po kim, na pewno nie po zepci ten kształt jeszcze inna. Ten. Albo no. Trzeba się. Ale wszystkie mają takie odstające wielkie uszy. Ty, ale przecież zepcia to ma małe uszy. Może to jakiś bug jest. Czemu te dzieci mają takie duże uszy? Bo są elfami. Tak. Ale ładne są, ciekawe co z nich wyrośnie, już się nie mogę doczekać. No, jak na toddlersy to wydaje mi się, że są spoko całkiem. Ona ma takie skośne oczy. Ona ma takie w ogóle nie wiem jakie. Ta to... Ojejku, jakie one mają śmieszne twarzyczki. W ogóle wydaje mi się, czy... Chyba... Jejku, jak ty się nazywasz? Greta i Zenobiusz. Nie wiem czemu, wydaje mi się, że są bardzo podobni. Natomiast Gizela i Gertruda się chyba najbardziej wyróżniają. Z tej zobaczymy, całej czwórki. Zobaczymy, jak podrosną tak naprawdę, no. Bo teraz tak trudno
W ogóle trzeba by zrobić takie porównanie, że każdemu dziecku zrobić zdjęcie i po prostu wrzucić w jedno, także... Widzisz? No. I ona bierze trzeci kawałek i jeszcze ma głodu trochę. Także... No... Ja wiem, co robię z tortem. Tak, a potem lupa rośnie. No. Trzy kawałki takiego tortu. Chcę nauczyć je mówić. No, powodzenia. O, proszę. I widzisz, idealnie pykło. Dobra. To trzeba by się tymi dziećmi zająć. I ja nie wiem, kto... One są śpiące wszystkie, no miałaś, i głodne. Miałaś je wykąpać. Czekaj, bo tu ja muszę zastopować, dwie, bo to... Dwie wanny potrzebujemy. Chyba tak. Dobra, Gertruda jest głodna. Czy wszystkie są głodne, także... Zepciu, proszę, Grecie daj i daj Zenobiuszowi, a ty możesz wziąć z dołu... Nie tort, tylko Giseldzie i nie żonglować. I Gertrudzie, o. Dobra. I zaraz je wykąpiemy. Wszystko porobimy spokojnie. Może jednak weźmiemy tą niańkę, co? Czemu? Przecież jeszcze sobie radzimy. No jeszcze. Jesteśmy dwie. Aha, okej. Okay. Jej dałam, żeby no. W sensie dałam jej, żeby chodziła z góry, z lodówki brała, a te dzieci są na dole, a tamta bierze z dołu, a dzieci są na górze, nie? Okej, okay. Nie, dobra, tutaj się udało. Także tutaj któryś był... Dobra. Teraz ty już nie ten, także możesz ją wykąpać. Tutaj sądzę, że tutaj zabierzemy ten prysznic i damy wannę, bo to jednak... o ile nas stać, nie stać nas na taką wyposioną. No jak to? No niestety, no... Miski puste. O nie, znowu? Ale nie mamy... No bo one jedzą wszystko z góry, a na dole nic nie jedzą. Czekaj, nie mamy gdzieś... pieniędzy. No właśnie nic widzę. Nic nie sprzedawaj. Zobacz, co mamy w posiadaniu. Nic nie mamy takiego do sprzedania, także... Gilda, idź wykopczyć albo idź do pracy. Ona ma teraz weekend wolny, także... Mi to nie obchodzi. Idzie kopać skarby. Nie, a ty wolę sprzedawać naszego pięknego domu. No dobrze. Bidujemy po prostu. Surowe zasady. Tak, ale to na dole są. A te młode są najedzone, także ten. Na razie mogą. Najwyżej miski zamienimy. No ja wiem, dziecko, jesteś śpiąca. To zaraz... Greta... O nie! Czy to znaczy, że nie masz dość pieniędzy, żeby mi zapłacić? Nie! Weź go zdelajtuj. Nie. Nie będziemy cheatować. Nie, bo nam zabierze coś. Dziecko zabawkę zabierze. O nie! Wandy nam zabierze. Nie, no co ty? Zobaczymy, gdzie idzie. Wyjdź już, bo... No nie mów, że ten stolik zabierze. Nie, jakąś no popierdółkę. Stopy! Co tam było? Pokaż. No. Liście! Kwiatki! Co za głupek! One były takie drogie? To pewnie weźmy więcej rzeczy. Czekaj. Jednak? Nie będzie mojemu dziecku zabierał kwiatków. Mówiłam. Wy tego nie widzicie. Tu się nic Trzeba nie dzieje. Idź, on mi sam. Ale przyjdzie jutro, nie? No jutro przyjdzie. Chociaż nie wiem, czy teraz się automatycznie nie zwolnił. A jeszcze rachunki mamy, okej. Okay. Ale może poradzimy się lampą Gina. Bo właśnie mamy Gina, nie wiem czemu my z niego nie korzystamy. W ogóle sprzątacz sobie poszedł, nic nie zabrał, nie? Dziwne. Kto nic nie zabrał? No nic nie zabrał. Czekaj, która to jest Gizela, to była chyba tu. Chyba. Tam na dole dziecko któreś było, to dziecko to jest Nie, tu była Greta. Że dostawę pieniądze od Gina i wstaw mi łóżeczka kolorowe, to będziemy... Czekaj, no. Bo ja się mylę z tymi dziećmi już. No bo masz różne te kolory łóżeczka. Znaczy masz takie samo łóżeczka, to jak masz wiedzieć, które gdzie ma leżeć? No właśnie powyjmowałam wszystkie i ja już nie wiem, co ja mam robić. No. Zenobiusz jest śpiący, także ty weź tego, jego, bo on jest tu bliżej. Jejku, to będzie Armagedon. Ale jeszcze ją trzeba wykąpać.
to najpierw niech się może wyśpią. Będą śmiały. O, one się tutaj będą budziły zaraz, nazajem. No wiem, to już ten, gilda pracuje nad tym, żeby coś tam zarobić, może jakoś... Zaraz pójdziemy do Gina i poprosimy o gotówkę, no. Leży. I tak, masakra. Co nam więcej potrzeba? Po co nam ta reszta ich pragnień? One są w ogóle bez sensu, te życzenia. O, mapa. No. No miałaś jeszcze jedno dziecko tutaj, Gertrudę miałaś, tak? No halo, chyba że Gertruda poszła się położyła spać. Aha, no. Tak. Właśnie coś miała tu z kotem, że niby ten. Czy ona się kota chciała przestraszyć, czy co? Alergię na kota? Nie, tam było, że Allegra, bo ten kot się Allegra? Tak. O, kolejną mapę znalazła, także. O, świetnie. Świetnie, musimy zaprosić przyjaciół. Bo nas nie lubią. Dobra, ty weź tego, wezwij Gina. Ty słuchaj, musimy ci tu posprzedawać to, co znalazłaś. Także, no dobra, jest 1000 hakiem, ale za to pokoju nie urządzimy dla dzieci, także możesz to powypełniać. Ogród trzeba zadbać, rachunki trzeba zapłacić, Armagedon w domu jest, także pozdrawiamy. Potrzebujemy bardzo dużo wsparcia mentalnego w komentarzach, tak także możecie pisać. Karla szczególnie potrzebuje. Bo ja tutaj tym wszystkim zarządzam. Tak. Chociaż ja też próbowałam grać. I nie wyszło. No nie wyszło. Ale jeszcze spróbuję, nie poddam się. Dobra. Dawaj mi bogactwo. W ogóle świetnie, kosz na śmieci się ze... Jak to pozostało? Ty, przecież poprzednio mówiłam, że ta lampa się resetuje czy coś. Ja tak mogę żyć. Okej. Nie mam pytań ogólnie, nie? W ogóle mogłyśmy na razie zwolnić gildę na te 2 dni, żeby pomogła nam z dziećmi. A potem ale przecież ona ma wolne. No tak, teraz tak. A potem? No a potem to ten, nie wiem. Chyba już dorosną za 2 dni, nie? Kiedy będą mieli w poniedziałek urodziny? No... teraz tak, teraz za 18 będą miały 3 dni, w sobotę, nie, teraz jest sobota, w niedzielę będą miały halo, tutaj worek z kasą leży, a ona co? A ona sprząta. Weź te pieniądze. Jeszcze coś mi tam pod nosem markota. O, świetnie, dziecioki się obudziły. No, no i już nie. Się... to może wstawimy im te łóżeczka, co? No, już czas, chociaż te łóżeczka. Dobra, jesteśmy i... W ogóle te zabawki na dół mogłaś znieść. Dobra, niech mają jedne na dole, a drugie na górze, no. Potem to poza odcinkiem to ogarniamy, no. W ogóle tu światła nie ma, znaczy nie ma okna, trzeba światło zapalić, bo się dziecko ciemności boi. No będzie miał traumę do końca życia. W ogóle co ty robisz, Gilu? Chodź tu, dziećmi się zajmij, bo one się zaraz znowu zrobią. Kazało się jej kopać, jesteś taka mądra. Wiem. Ona jest brudna teraz, śmierdząca. Trudno. Wszystkie moje karnięci. Na zdrowie. Dziękuję. Nie wycinaj tego. Nie zamierzam. Serio? Nie. Ja nie wiem, my musimy zrobić z tym dzieciom metamorfozę, bo ja naprawdę już nie ogarniam, które jest które i która bierze które. O, świetnie. A nie, to gilda śmierdzi tylko. Nie dziecko. Tylko gilda. Młody, chodź tu, bo ty potrzebujesz zabawy. O, świetnie, zaprzyjaźniają się z dziećmi. No, czemu ty nie chcesz? Lol. A co ona chce? No nie chcę skorzystać z toalety, głupia. A wyspała się? Pokaż no ją. Tak. Czekaj, która to jest? Gizela. No to... To zabawa to. Nie wiem, jeszcze raz spróbujemy. Może niech ją podrzuci albo połaskocze. O, tutaj. O, teraz? Do gildy coś dzwoni, w ogóle lol, jak one, o, nie zdążyłam już, bo tak fajnie stały obie, takie, na haju, nie? To znam to u na proszę Boże. Weź ona to ma takie fazy. No.
O, Greta zaraz zrobi siusiu, nie wiem czy ona zdąży, no ale może. Ty możesz tutaj posprzątać, zaraz się z dziećmi pobawimy, także spoko. Hono, ty tu. Ty możesz sobie tutaj, w ogóle ciebie to trzeba umyć, także zaraz to zrobimy. Nie blokować się w drzwi. No tak, i ona teraz rzuci to dziecko, i to dziecko już pewnie zrobiło kupę, i w ogóle, no już, już po prostu. Nie no, Greta po prostu nie będzie umiała robić, się załatwiać swoich potrzeb na kibelku, tylko będzie w pieluchę robić. No trudno, no. No, a ty co? Ja, a, bo ciebie wykąpać trzeba, to zaraz to zrobi tutaj, ty zrobisz Gertrudę. Ty miałeś iść się bawić, czemu tego nie... bo pewnie się bloknęły. W ogóle to trzeba to powyrzucać. Trzeba... Nie. Co? Ja nie chcę. Ja mam dosyć. Już w sumie dzień się kończy. Tak wiem, tu się za dużo dzieje. Dużo te dzieci spały w dzień. Spoko, jeszcze jeden dzień i będę miał urodziny. No, mniej więcej. O, i to dziecko już jest zmęczone, w ogóle się... Gertruda, czekaj, Gertruda miała być różowa, także ona już idzie do swojego pokoiku, o, spać, bo jest zmęczona. Ty się jeszcze dobrze czujesz? Ciebie można położyć i... No dobra, no, najpierw się tobą zajmiemy. A gdzie ty jesteś? Ty się bawisz, także zostaw to... Nie, to nie ty miałaś być, ty, ty tu miałaś być, dobra, sorry. Baw się dalej. Greta tutaj potrzebuje bliskości. Chodź tutaj, zostaw to, już nie sprzątaj tego, już zajmij się tym dzieckiem, bo przecież... Właśnie ty im każesz jakieś butelki podnosić i sprzątać, jak tutaj jest się czym zajmować. No co, no robaki mają... No później, jak pójdą spać. No, trudno. Greta miała być... Greta... niebieska. Tak wiem, śmierdzisz. Nie, coś nie pykło. Czekaj. Co nie pykło? Bo zniknęły ich wszystkie te... No, co za... Idź. Idź ją zanieść tam. Już. Może nie w tą kliknęłam albo coś. Za nią jak się ciągnie ten smród, nowe perfumy, nie? Poczuj moją wolę. Mój Boże. To jest istny obłęd. Co tu się dzieje? Dobra. Dziecioki, wy już kończcie tutaj, proszę bardzo. Gizela idzie do swojego pięknego, pomarańczowego pokoiku. Gazela, sorry. A Zenobiusz idzie do białego, no tak. Okej. Okay. A w ogóle gdzie te pieniądze jeszcze jedne? Ty głodne! O nie! Mało. Czekaj, chwila. Ojejku, za co? Trzeba było napełnić. To ty też pusty miski. Ja nie mam... Niech ona wyjdzie z tej łazienki. Idź napełnij miskę, bo przecież te koty zagłodzą się, zabiorą nam koty. Idź potem skorzystaj. No ja wiem, kutyczki, przepraszam, dzieci, smoła i węgiel są głodne. Gil już idzie nakarmić. W ogóle to ciebie też by się trzeba było zająć tobą, w sensie. Idź spać. Prysznic? A ja kąpiel. No. No idź, skorzystaj. Idź. No tak, koty ci blokują przejście, no pewnie. No jasne, no... Są logic. Tak. Idź ty, skorzystaj, kurde. Idź coś zjedz, kobieto. Idź ty spać. Zdąży. Najwyżej będzie przysypiać. A ty miałaś tego... Dziecioka, tylko że ten dzieciok to się bawi tymi klockami i kurde, wiesz. Już mu potrzeby spadły. Tak. Może damy im takie to super mleko, czy nie? To się ale będą szybciej uczyły. Ale to musimy mieć tą platynę. No to zaraz pójdziemy na randkę czy coś, nie wiem. No to jej się wbije... No to może w następnym odcinku, nie? No, co krzyczysz? Idź spać. Nie mamy czasu na randki. No, przy tylu dzieciach. No to wbijemy jej kreatywność. Zresztą, na czy musimy ich wszystkiego użyć? To ma w ogóle znaczenie? No, bo wtedy będą miały... Aha. Mówiłam ci. Wtedy będą miały... Nie! Pomywacz! Ale mamy alarm. Powiedz, że mamy. Nie mamy.
Nie było włamywacza. On nie będzie nam kradł. Mamy alarm. Mamy alarmy, ale po co czemu go usunęłaś? Policzyłem. Nieważne. Usunęłam go, bo... Tytuł odcinka? The Light. Tak. Jak jest jakiś problem, to trzeba go usunąć, no. Tak się zdarza w życiu, no. Nie, bo zaraz by wszedł, pobudził problemów wszystkich. Problemów mojej drogi się nie rozwiązuje, je się usuwa. Tak. W końcu możemy spać. Jaki spokój. Sądzę, że chyba możemy już kończyć, bo tu no. Dzieci krzyczą, a one się o, jeszcze nie... O, jakie biedactwo! O, bardzo biedactwo. Także sądzę, że takim sobie widoczkiem zakończymy. Pięknym. Tutaj na naszą... to znowu zapomniałam. Gretę. Gretę! O, będziesz mi przypominać, bo ja nie pamiętam imienia. Chyba tak, no tak. W następnym odcinku już im zrobimy metamorfozę, już będą bardziej podobne do swoich tych zaplanowanych. Chociaż czy to się opakuje, jak się będą miały urodziny? No nie tak zaraz, no jeszcze kilka dni, to wiesz. Jakie kilka dni? Dwa? No dwa albo trzy, dobra, nieważne. Na pewno w następnym odcinku będą zmiany, no, tak, więc tak. Tego możecie się spodziewać i życzcie nam dużo powodzenia i dużo cierpliwości i w ogóle siły, żeby to ogarnąć. Także dziękujemy Wam za ten odcinek, za ten czas i do zobaczenia, do usłyszenia następnych. Cześć! Pa!